miejscu znaleźliśmy damską koszulę. Zakopana była ona pod ziemią. Tutaj już widać, że ta torebka mogła 11 lat leżeć pod ziemią, ponieważ jak tutaj widzicie, już jest w częściowym rozkładzie. I przy koszuli był guzik, co może też być istotne, nie od tej koszuli. Może była jakaś szarpanina i ten guzik jest od koszuli osoby, która zamordowała, uczestniczyła w zamordowaniu Iwony. I może to jest koszula sprawcy, osoby, która zamordowała Iwonę. Tutaj mamy widoczne na koszuli, widoczna jest krew, ale oddamy do zbadania i zobaczymy. Co istotne, zaraz tutaj Państwu pokażę, w pobliżu, gdzie została odkopana koszula, znaleźliśmy dwa noże. I czy tymi nożami została zamordowana Iwona Wieczorek? Oto jest pytanie. W pobliżu odnalezienia, odkopania koszuli, która była w reklamówce zawiązana i zakopana pod ziemią, znaleźliśmy dwa noże. Zobaczcie Państwo, jak ten nóż wygląda. No to jest ewidentnie nie w kuchni, raczej w domu takiego nie mamy noża. Ewidentnie ktoś ma taki nóż, aby komuś krzywdę zrobić, a tutaj jest drugi nóż, na którym widać, że mogą być to ślady krwi. Ale noże będą zbadane i się przekonamy, czy to jest krew Iwony, czy kogoś innego.